Krzysztof, siedzący na obrotowym krześle, otrzymuje koło wirujące w płaszczyźnie pionowej. Moment pędu L skierowany jest poziomo. Składowa pionowa momentu pędu równa jest 0. Teraz Krzysztof obraca koło do płaszczyzny poziomej. W czasie obracania moment pędu koła nie jest zachowany. Krzysztof działa na koło momentem siły. Zmienia się kierunek momentu pędu koła. Jednak na układ krzesło-koło nie działa zewnętrzny moment siły, dlatego całkowity moment pędu musi być zachowany. Krzesło zaczyna obracać się w przeciwną stronę niż koło, z momentem pędu równym co do wartości i przeciwnie skierowanym. Składowa pionowa momentu pędu całego układu nadal jest równa 0, więc... Krzysztof obraca koło o 180 stopni i sam zaczyna się kręcić w przeciwną stronę.